Pewnego pięknego wieczora niemniej piękny intendent Iwan Dmitrowicz Czerwiakow siedział w drugim rzędzie krzeseł i patrzył przez lornetkę na scenę, gdzie grano dzwony kornewilskie. Patrzył i czuł się u szczytu błogości, lecz nagle... W opowiadaniach często spotyka się to nagle. Autorowie mają słuszność. Życie tak pełne jest niespodzianek. Nagle więc zmarszczył twarz, przewrócił oczyma, wstrzymał oddech. Kichnął, jak widzicie. Nikomu i nigdzie nie wzbrania się kichać. Kichają chłopi i policmajstry, a czasami nawet i tajni radcy. Wszyscy kichają. Czerwiakow wcale się nie zmieszał. Wytarł nos chustką i jako człowiek grzeczny obejrzał się naokoło, czy nie przeszkodził komu swoim kichnięciem. Teraz dopiero odczuł pewne zmieszanie. Zobaczył mianowicie, że staruszek, który siedział przed nim w pierwszym rzędzie krzeseł, wycierał sobie starannie chusteczką łysinę i szyję, mrucząc coś pod nosem. W staruszku poznał Czerwiakow cywilnego generała z Wydziału Komunikacji, Bryzżałowa. Ucharkałem go. Nie jest to wprawdzie mój szef. Mimo to jednak jakoś mi niemiło. Trzeba go przeprosić. Przepraszam. Ocharkałem pana, ale to nieumyślnie. To nic. To nic. Wybacz pan na Boga, ja przecież... Ja nie chciałem. Panie, sieć pan z maski swojej, nie przeszkadzaj pan słuchać. Czerwiakow zmieszał się, uśmiechnął się głupio i zaczął patrzeć na scenę. Patrzył, ale stan błogości minął. Dręczył go niepokój. Podczas antraktu zbliżył się do Bryzżałowa, pokręcił się koło niego i przezwyciężywszy lęk mruknął. Ja pana ucharkałem. Wybacz pan, nie dlatego, żeby... Panie, daj pan spokój. Ja już zapomniałem. Pan wciąż to samo. Zapomniał? Z oczu mu jakoś źle patrzy. Nawet rozmawiać nie chce. Trzeba mu wytłumaczyć, że nie chciałem, że to prawo natury, bo gotów pomyśleć, że specjalnie chciałem na niego plunąć. Nawet jeżeli teraz nie pomyśli, to potem. Powróciwszy do domu, Czerwiakow opowiedział żonie o tym, co się przytrafiło. Żona, jak mu się zdawała, przyjęła to dość lekkomyślnie. Zlękła się wprawdzie początkowo, ale gdy się dowiedziała, że to obcy, uspokoiła się. No i co byś powiedziała? No a jednak idź do niego i przeproś. Pomyśli, że nie umiesz zachować się w towarzystwie. No właśnie. O to chodzi, że przeprosiłem, a on jakoś tak dziwnie. Ani słowa nie powiedział na pocieszenie. Zresztą czasu nie było na rozmowę. Nazajutrz Czerwiakow włożył nowy mundur urzędowy. Ostrzygł się i poszedł do Bryzżałowa. Kiedy wszedł do poczekalni, ujrzał wielu interesantów, a wśród nich i samego generała, który już rozpoczął przyjmowanie podań. Załatwiwszy kilku interesantów, generał skierował wzrok na Czerwiakowa. Wczoraj w Arkadii, jeżeli sobie wasza ekscelencja przypomina, kichnąłem i niechcący ocharkałem, przepraszam. Ale to za głupstwa. Włókwico, proszę następny. Proszę pana. Nie chcę rozmawiać. Gniewa się widocznie. Nie, nie, tego nie można tak zostawić. Ja mu wytłumaczę.
Gdy generał załatwił ostatniego interesanta i skierował się do wewnętrznych apartamentów, Czerwiakow poszedł za nim i zabełkotał. Wasza ekscelencjo, jeżeli ośmielam się niepokoić waszą ekscelencję, to tylko mogę powiedzieć z uczucia skruchy. Niechcący, sam pan wie. Pan sobie ze mnie po prostu drwi. Jak to drwi? Nie, nie drwię. Generał? A nie może zrozumieć? Jeżeli tak, to wcale nie będę się tłumaczył przed tym fanfaronem. A pal go sześć. Napiszę do niego list, a chodzić nie będę, jak Boga kocham. Nie będę. Tak rozmyślał Czerwiakow, wracając do domu. Listu do generała nie napisał. Myślał. Myślał. I w żaden sposób nie mógł wymyśleć listu. Trzeba było następnego dnia iść samemu i wytłumaczyć. Przychodziłem wczoraj niepokoić waszą ekscelencję, ale nie po to, żeby drwić, jak pan był łaskaw się wyrazić. Przepraszałem za to, żem ocharkał, a no drwić nie miałem zamiaru. Czyżbym nawet śmiał żarty robić, bo jeżeli my będziemy sobie na żarty pozwalali, to żadnego szacunku osób nie będzie. Precz! Co? Precz! W brzuchu Czerwiakowa coś się oberwało. Nic nie widząc i nie słysząc, cofnął się ku drzwiom i wyszedł. Powlókł się machinalnie do domu i nie zdejmując munduru, położył się na kanapie i umarł.